W poprzednim filmie mówiliśmy o rozszerzonej postaci liczb, czyli o tym, jak zapisać liczbę, na przykład taką jak 832, która ma setek, 3 dziesiątki i 2 jedności, jako 800 plus 30 plus 2. 800, 3 dziesiątki i 2 jedności. Tu mamy inny przykład, liczba 415, a w tym filmie powiemy o zamianie liczby zapisanej słowami. Na jej postać rozszerzoną. Zróbmy to na przykładzie takim. Nie powiem na głos, jaka to liczba, bo chcę, żebyście sami do tego doszli. Zatrzymajcie film i spróbujcie zapisać tę liczbę w postaci rozszerzonej. Ok, zacznijmy od setek. Ile mamy setek? Ile ta liczba ma setek? Tu jest napisane 700. Więc jest 7 setek. 700. Możemy zapisać, że to się równa 700. Dalej mamy 40 i 1. 40 to liczba dziesiątek, 4 dziesiątki, a 1 to liczba jedności. 41 to 40 plus 1. I tak możemy to zapisać. Plus 40 i 1, czyli plus 1. I gotowe. 741 przedstawione w postaci słownej zapisaliśmy w postaci rozszerzonej.